Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Gromadzimy się dzisiaj we wspólnocie Kościoła, aby wspólnie przeżyć to rozważanie drogi krzyżowej, aby spotkać się z Chrystusem, który za nas umarł i zmartwychwstał. I to wszystko z miłości. Dzisiejsze rozważania drogi krzyżowej przygotowała Schola. Chwalmy Pana na spontana. Będą nas prowadzić w rozważaniach głębokich. Będzie to droga na podstawie przeżyć działaczy podziemia antykomunistycznego, żołnierzy wyklętych, niezłomnych. W tej drodze krzyżowej rozważać będziemy tajemnicę śmierci Jezusa Chrystusa, przypominając sobie jednocześnie losy tych, którzy, jak pisze święty Marek, wzięli swój krzyż i poszli naśladować Chrystusa. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Teksty rozważań tej drogi krzyżowej zostały wybrane ze wspomnień i relacji niewinnie oskarżanych członków podziemia niepodległościowego, którzy doświadczyli niewyobrażalnych cierpień w czasie pobytu w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa ze strony komunistycznego aparatu represji oraz na podstawie relacji ich rodzin i bliskich. Jezu Chryste, biorę Twój krzyż na swoje ramiona. Twój krzyż mnie obejmuje i oplata całe moje życie. Spraw, bym wziął swój krzyż i niósł go razem z Tobą, naśladując i wpatrując się w Ciebie. Daj mi, Panie, rozpoznać mój krzyż na każdy dzień. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W wyniku okrutnego śledztwa ojciec stracił zęby. Na skutek bicia w głowę ogłuchł na jedno ucho, które jątrzyło mu się do końca życia, a po tak zwanych przesłuchaniach wynoszony był na noszach. Wrogość okazywali też na każdym kroku nie tylko prokurator, ale i sędziowie. Prawie wszyscy zeznający w tym procesie świadkowie byli doprowadzani pod konwojem z więzień, których odbywali lub oczekiwali na wyroki. Szczególnie złośliwie relacjonowała proces prasa. Dziennikarze, kierując się niskimi pobudkami, prześcigali się w złośliwych komentarzach, które jeszcze dzisiaj, gdy czyta się je na spokojnie, budzą wstręt i obrzydzenie. Zadziwiają intensywnością nienawiści tych ludzi. W relacjach z procesu przekręcano i fałszowano wypowiedzi tak oskarżonych, jak i świadków. Akt oskarżenia był również sformułowany w formie obelżywej. Ile niesprawiedliwych wyroków wydano na Ciebie, Jezu, w ludziach niesłusznie posądzanych i potępianych. A Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jezu niewinnie osądzony i potępiony, przepraszamy Cię. Matko Bolesna, uproś nam łaskę,
byśmy nikogo nie sądzili i nie potępiali, a gdyby nas to spotkało, byśmy szczerym sercem, jak Jezus, wybaczali. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wśród skazanych panował spokój i opanowanie. Byli pogodzeni z losem. Pragnęli jedynie godnie zachować się do końca. Żal wypływający z troski o losy rodziny wyrażali przede wszystkim ci, którzy pozostawiali małe dzieci. Wszyscy skazani, przygotowujący się na śmierć, starali się przekazywać swą ostatnią wolę oraz te informacje, które uważali za ważne dla historii. Tak trudno jest nam pogodzić się ze swoim losem w chwilach cierpienia i niepowodzeń. Pytamy, dlaczego to musiało spotkać właśnie mnie? Dlaczego znowu ja? Jezu, pomóż nam cierpieć tak, jak Ty cierpiałeś. Z wiarą, z miłością, z tą nadzieją, że nasze cierpienie niezawodnie przemieni się w radość i szczęście. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W sprawie ojca adwokat złożył apelację z wnioskiem o rewizję procesu, a równocześnie nakłaniał ojca do napisania prośby do Bieruta o ułaskawienie. Ojciec jednak odmawiał, stwierdzając, że nie chce o nic prosić Bieruta, a po drugie nie chce i nie może zostać ułaskawiony, gdy jego podwładni zostaną zabici w wyniku podobnych procesów. Adwokat poinformował nas o tej decyzji ojca. Przygnębiło to nas, zwłaszcza mamusię. Prosiła adwokata, by ten w jej imieniu przekonał jednak ojca do napisania prośby. Zdawało się nam, że dawała ona chociaż iskierkę nadziei na uratowanie życia. Nie wiem, w jakiej formie adwokat przekazał ojcu prośbę mamy, bo w końcu dał się nakłonić i napisał. O, jak wielki ciężar ludzkich grzechów i cierpień przyjąłeś, Jezu, na swoje zbolałe ramiona. Ciężar ponad siły nawet dla Syna Bożego w ludzkim ciele. Upadłeś, ale się podniosłeś, podjąłeś krzyż i zdążasz z nim na Golgotę, by tam dopełnić zbawczej ofiary. Dziękujemy Ci. Dobry Jezu, dziękujemy Ci i proszę, wspomagaj mnie, słabego, gdy będę się zmagał z moim krzyżem i będę upadał. Matko Bolesna, która w swoim matczynym sercu uczestniczyłaś w dźwiganiu Jezusowego krzyża, bądź ze mną i pomagaj mi w niesieniu mojego krzyża, przez który mogę zaświadczyć o mojej miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Smutne w swym życiu, uwierz się, Matce,
która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże ona matka, która pod krzyżem stała. Matka, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. Zdjąłem pasek od spodni, wyciągnąłem sznurówki z butów. Trzymając w ręce pamiątkowy różaniec, otrzymany jeszcze w lesie od księdza, poprosiłem ubowca, aby pozostawił mi go. Nie zrobił nim przecież nikomu krzywdy, ani się przecież na nim nie powieszę. Ubek spojrzał na mnie z ironią i powiedział: co, chcecie się na nim modlić? Możecie pomodlić się na palcach. Nie odezwałem się więcej. Z nimi nie można było się kłócić. Pomyślałem tylko: tyś na pewno też został ochrzczony i matka też cię kiedyś uczyła modlitwy, a dzisiaj to lekceważysz i kpisz sobie z niej. Matko Bolesna, dziękujemy ci, że towarzyszyłaś Jezusowi na drodze krzyżowej dla naszego zbawienia. Nie pozwól, najmilsza matko, byśmy przez świadomy i dobrowolny grzech zmarnowali dar tak wielkiej miłości i tak wielkiego cierpienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W czasie mojego pobytu w więzieniu wielu dobrych ludzi pomogło mnie i mojej rodzinie. Byli to najbliżsi sąsiedzi, którzy opiekowali się moim domem i dziećmi w czasie nieobecności matki. Rodzina Stadników z Tarnopola pomagała żonie od wielu lat. Jeszcze w czasie wojny, gdy żona była ścigana przez Gestapo i sowieckie NKWD. Oprócz rodziny Stadników pomoc niosła niezmiernie oddana pani Helena oraz jej matka Maria, która szczególnie zajęła się moim najmłodszym synem. Szymon z Cyreny miał duszę twardą i trzeba było go przymusić, by pomógł nieść krzyż. Czy wówczas, gdy dotknął się krzyża, zrozumiał, że niesie na barkach swój wieczny los, swoje zbawienie? Przemień moją duszę, by stała się chętną do pomocy i czułą na potrzeby bliźnich. Pomagając im, stanę się Twoim Cyrenejczykiem z dobrej woli. Istnieje ostatecznie jeden tylko krzyż, ten Twój. Wszyscy w nim uczestniczymy. Komukolwiek pomagam, zawsze pomagam Tobie. A światło wiary pomaga mi dostrzec prawdę, że pomagający więcej bierze niż daje. Szymon otrzymał więcej niż ofiarował. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Organizm mój był już całkowicie zrujnowany, niezdolny do dalszego trwania w takich warunkach, jakie panowały wówczas w więzieniu. Szykan i przykrości nie brakowało. Najgorsze było to, że po raz trzeci znalazłem się w szpitalu, czyli izbie ciężko chorych, bo szpitalem był właściwie cały więzienny pawilon. W izbie chorych nie było prawie żadnej opieki, poza wizytą lekarza na prośbę ciężko chorego pacjenta. Więzienna służba zdrowia była ograniczona w swoim działaniu na rzecz chorych. Sama jednak obecność lekarza w celi, który przychodził z sanitariuszem zaopatrzonym w apteczkę, stanowiła jakąś namiastkę lekarskiej opieki. Weronika otarła zakrwawioną twarz Jezusa. Miała litościwe i dobre serce.
i była odważna. Niech będą błogosławione litościwe serca i dłonie tych Weronik, które dziś w szpitalach, w zakładach opiekuńczych, w domach i rodzinach służą Jezu Tobie w tych, którzy cierpią. Matko Bolesna, ożywiaj i podtrzymuj w nas tę piękną miłość, która gotowa jest służyć Jezusowi w naszych bliźnich, szczególnie smutnych i cierpiących. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Załamałem się po drugim 22-godzinnym śledztwie. Zupełnie rozłożony fizycznie. Stójki były dla mnie nie do zniesienia. Po wojennej kontuzji kręgosłupa i nóg nie byłem zdolny w żaden sposób do dłuższego trwania w takiej postawie. Nie mogłem utrzymać się na nogach o własnych siłach, więc padałem, nie licząc się już z żadnymi groźbami. Nawet pistolet śledczego skierowany w skroń mojej głowy nie robił na mnie wrażenia. Było mi już zupełnie obojętne, co się ze mną stanie. W takim momencie śmierć mogła być już tylko wybawieniem. Mogła więc przyjść jak przyjaciel, skrócić cierpienia. Jezu, obarczony ciężarem krzyża, zmęczony piłatowym śledztwem, poniżany, wyśmiewany, głodny, spragniony i popychany. Nie masz już sił i ponownie upadasz. Przygniata Cię ciężar krzyża i większy jeszcze ciężar naszych grzechów. Może szczególnie grzechów współczesnego świata? Jezusie, zmęczony i ponownie upadający, który znowu się podnosisz, by nieść krzyż do końca. Przez Twoje upadki i wstawania pomagaj nam, wszystkim upadającym, byśmy już Ciebie nie obarczali ciężarem naszych grzechów. A gdybyśmy na skutek ludzkiej słabości upadli, wspomóż nas, byśmy się nie zniechęcali, lecz podnosili się i szli za Tobą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czerwoni siepacze uderzeniem uszkodzili Ojcu ucho, co było widoczne. Bardzo silno bili i znęcali się. Podobno z bicia potworzyły się rozpiejące rany. Ale był wielki duchem. Nie starał się udawać osobowości. Był skromnym, opanowanym człowiekiem. Niech wam Bóg wynagrodzi za wszystko, coście dla mnie uczynili. Jestem zdrowy i ciepło mi jest. Proszę o więcej zapałek. Pozdrawiam was i proszę Boga o błogosławieństwo. Bądźcie szczęśliwi w sercu Jezusa i w Nim żyjcie. W Nim się spotkamy. Nie płaczcie nade mną. Te łzy stanowią nieliczne na krzyżowej drodze oznaki ludzkiego współczucia. Takie łzy krzepią, choć są wyrazem bezsilności człowieka wobec cudzego cierpienia. Przynoszą pomoc, choć pomóc nie mogą. Panie, jeśli możesz, ześlij na mnie Twojego Świętego Ducha, abym z godnością przyjął każde upokorzenie i każdą przeciwność, a w chwili udręki i cierpienia racz postawić na mojej drodze człowieka z dobrym słowem i sercem. Tak jak sam przyjąłeś na drodze krzyżowej słowo współczucia, pozwól, niech przyjdzie ono i do mnie, jako posłaniec bratniej miłości w chwili zwątpienia i niepewności.
któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W tym czasie nabyłem szeregu dalszych chorób, które doprowadziły mnie do zupełnej ruiny. Nabawiłem się choroby nadciśnieniowej, uszkodzenia mięśnia sercowego, a wrzód na dwunastnicy utworzony już wcześniej obecnie bardziej dawał się we znaki. Schorzenia wątroby i nerwów dopełniają obrazu mojego ówczesnego stanu fizycznego. Jednym słowem, całkowita ruina mego organizmu. Nie byłem zdolny opierać się zastosowanym środkom przemocy. Trudno mi było bronić się w takim stanie, wytrzymywać rozkazy śledczego. Nagabywany i maltretowany dźwigałem się na nowo, by utrzymać się na nogach. Najgorsze były noce. Po 24:00 zalegała cisza. W całym budynku nikt już chyba nie pracował, a mój śledczy często przychodził na pierwszą zmianę od 22 do 4 i też walczył ze snem. Dla spędzenia snu między 2 a 4 pięknym tenorem nucił półgłosem sentymentalne piosenki. Ogarniał mnie wówczas jakiś straszliwy żal. Nie mogłem się powstrzymać i opanować nerwów. Głośno płakałem i to też było nie do zniesienia. Niesiesz swój krzyż wytrwale i pomimo upadków podnosisz się. Wytrwałość, z jaką idziesz krzyżową drogą, więcej mi mówi o Twojej miłości, niż mogłyby powiedzieć słowa. Muszę uszanować Twoją miłość i dochować jej wiary z taką wytrwałością, z jaką Ty podejmujesz na nowo swój krzyż. Nie chcę Cię nigdy więcej zdradzić. Nie chcę upaść pod wpływem kolejnych grzechów, lekkomyślności, fałszywego świadectwa, zakłamania, niezgody, zdrady, nieczystości, zapomnienia o modlitwie i mszy świętej. Naprawdę nie chcę, Jezu. Gdybym jednak w słabości mojej zawiódł, nie opuszczaj mnie, gdyż w Tobie pokładam nadzieję. Poślij mi łaskę Twoją, która będzie wspomnieniem Twego cierpienia i Twojej drogi krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Na końcu więziennego korytarza znajdowała się celka o wymiarach metr na metr, tak żeby więzień nie mógł ani leżeć, ani wstać. Okno zastępował malutki otwór wentylacyjny, który w lecie był zamykany, a zimą otwarty. Powierzchnia ścian i podłogi była szorstka, wykładana gruboziarnistym, ostrym żwirem. A siedziało się nago i boso. Podłoga w karcu była o kilka centymetrów niżej niż próg i podłoga korytarza. To ze względów higienicznych. Więźnia zamykano i niewiele się nim interesowano. Teoretycznie za potrzebą fizjologiczną wyprowadzano więźnia, kiedy żądał. Jednak w praktyce strażnik albo nie słyszał walenia w drzwi, albo nie miał czasu. Więzień nie wiedział, kiedy jest dzień, a kiedy noc. W karcerze na okrągło panował jednakowy półmrok. Jezu, zdarto z Ciebie szaty, lecz w moich oczach nadal jesteś odziany. Jesteś odziany w godność człowieczeństwa, w godność Syna Bożego.
Naucz mnie szanować człowieka, a nie szaty. Jezusie, najniewinniejszy Synu Człowieczy, daj nam wszystkim czyste serca i czyste oczy, byśmy mogli Boga oglądać. Teraz przez wiarę, a kiedyś twarzą w twarz. Matko Bolesna, uproś nam wszystkim czystą miłość i z nieskalaną miłością. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Golgoto, 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 w tej ciszy przebywam wciąż raz. W tej ciszy daleki jest świat, Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Przeznaczonych w tym dniu na stracenie, sprowadzono na dół, do cel pojedynczych w suterynach. Tam przygotowywano ich do wykonania wyroku. Powiadomiono, że prezydent nie skorzystał z prawa łaski i że będzie wykonany wyrok. Skazańcom odbierano wszystkie drobiazgi, jakie jeszcze mieli. Przed samym wyprowadzeniem na śmierć wiązano im ręce do tyłu i plastrem zalepiano usta. Jest pewna kategoria ludzi, którzy żądają absolutnej wolności, wyzwolonej od norm moralnych, od boskich przykazań, by mogli czynić zło, nie nazywając tego grzechem. Trzeba więc Jezusa przybić do krzyża, ukrzyżować dobro, aby wolno było swobodnie grzeszyć. Biedni ludzie, którzy dla chwilowej przyjemności, jaką daje grzech, rezygnują z wiecznej radości i wiecznego szczęścia. Jezusie, którego boskie stopy trudziły się, idąc do chorych, głodnych i biednych, wyciągałeś do nich ręce, by błogosławić,
karmić, uzdrawiać. Oto teraz pozwalasz, by Twoje stopy i ręce ludzie przybili do krzyża. Matko Bolesna, módl się za nami grzesznymi i nie dopuść, byśmy nowymi grzechami krzyżowali Jezusa. Prowadź nas tak, byśmy ze czcią i miłością, całując Jego przebite stopy, otrzymali łaskę świętego życia i każdego dnia budzili się z radością łaski uświęcającej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Twój krzyż, Jego ramiona mnie oplatają. Krzyż, prosty drewniany, a jakże wielki. Jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje ciało i pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. Naucz mnie umierać. Krzyż, Jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż, prosty drewniany, a jakże wielki. Jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje ciało i pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. Naucz mnie umierać. Śmierć tych dzielnych oficerów była wielkim wstrząsem dla wszystkich pozostałych w celi. Wszyscy towarzyszyli skazańcom w ich ostatniej drodze. A gdy ucichły strzały i skończył się apel, wystąpił odważnie jeden z najmłodszych więźniów i zwrócił się do wszystkich, aby chwilą ciszy uczcić pamięć kolegów, żołnierzy. Padła komenda: baczność, a po minucie spocznij. Na wysokim krzyżu umiera Bóg, człowiek, zabity bez winy, niesprawiedliwie. Życie swoje oddał za wszystkich ludzi, także za mnie i za Ciebie. Ofiarował się. Czy jestem wdzięczny za tę ofiarę i śmierć krzyżową? Czy jestem wdzięczny za śmierć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, narażając swoje życie na śmierć? Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża. On Cię wesprze, ocali. Idź pod krzyż, tam będziesz bezpieczny. Idź, gdy nadciąga armia Barabasza. Idź, gdy szatan kusi Cię pięknymi obrazkami. Idź, gdy namawia Cię, byś był nowoczesny. Idź, pod krzyżem jesteś bezpieczny. Panie Jezu Chryste, nie daj nam, abyśmy kiedykolwiek przestali bronić Twego krzyża, byśmy usuwali krzyże ze szkół, z naszych domów, naszych pokoi. Daj nam pamiętać, że Polska tylko krzyżem będzie mocna. Daj nam pamiętać, że w krzyżu jest nasze zwycięstwo. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Długo w celi koledzy nie mogli zasnąć, szepcząc między sobą i rozważając wydarzenia strasznego dnia i wieczora.
Przez następne dni czuliśmy się bardzo źle psychicznie. Wiele godzin przechodziłem w kieracie, sam i z kolegami, stale w rozmowach, powracając do nieżyjących już naszych znajomych, a polskich patriotów. Martwe ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono w objęciach Matki. Możemy sobie wyobrazić, z jaką czułością i miłością całowała Jego najświętsze rany. Mogłaby zapytać każdego z nas, coście uczynili z moim synem? Co złego wam uczynił? Obyśmy nigdy nie zapomnieli, ile bólu i cierpień zadaliśmy grzechami Jezusowi. Jak często przyczyniamy się do śmierci Jezusa w naszym sercu, kiedy zabijamy i krzyżujemy Jezusa. Matko Bolesna, przyjdź w godzinę naszej śmierci, weź w swoje objęcia naszą duszę i prowadź do Ojca. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Potem mamusia poszła do zarządu cmentarzy szukać grobu, ale tu żadnych notatek ani informacji na ten temat nie mogli znaleźć. Władze komunistyczne były tak mściwe i zawzięte, że nawet po śmierci swoich przeciwników uniemożliwiły ich rodzinom złożenia kwiatka lub zapalenia świeczki na mogile. Warto może dodać, że mająca upamiętnić ofiary komunizmu tablica wisząca na murze więzienia została już zdewastowana. Nieznani sprawcy odłamali jej róg. Nie tylko, ani jeden z winnych tamtych zbrodni sądowych nie został ukarany, ale nawet śmierć nie przerwała nękania ofiar. Złożono w grobie Twoje umęczone ciało, z grobu świętego Wojciecha, rzuconego jak ziarno w naszą polską ziemię, wyrastają kłosy świętości. On pierwszy swą krwią męczeńską uświęcił początki chrześcijaństwa na naszej ziemi. Za nim poszli inni, święci polscy bracia, męczennicy obozów koncentracyjnych i systemów totalitarnych, prześladowani przez wiarę w czasach okupacji i komunizmu. Od Twojego grobu, Panie Jezu, tryska światło zmartwychwstania i nadzieja naszego wiecznego życia. Od grobu świętego Wojciecha płonie blask świętości Polaków i Polek, oddanych całym sercem Tobie, zmartwychwstały Panie. Oni pełnili wolę Bożą objawioną w przykazaniach, żyjąc dla bliźnich, służąc, a nawet oddając za nich swoje życie. Przypominają nam, że każdy człowiek może odpowiedzieć na Boże wezwanie. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Ty, Panie Jezu, swym nauczaniem i przykładem wskazałeś nam drogę osiągnięcia świętości. W męczennikach dajesz nam wzór ludzi godnych naśladowania. Spraw, byśmy wpatrzeni w ich święte i męczeńskie życie potrafili w pobożności służyć Tobie i bliźnim. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Patrywaliśmy się dzisiaj podczas tej drogi krzyżowej żołnierzy niezłomnych, bezbronnych często, którzy zostawali skazywani, którzy cierpieli za innych. Panie Jezu Chryste, Ty też zostałeś skazany za nasze grzechy. Ty wziąłeś na siebie ten krzyż, aby nas odkupić. Chcemy Ci dziękować za
za to, co zrobiłeś dla nas z miłości, ale też dziękować za dobrych ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. W ich intencji chcemy się też modlić. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmiemy teraz Komunię Świętą, ci, którzy są bez grzechu ciężkiego, i prośmy o to, aby w naszym sercu rodziła się miłość, byśmy my w świecie byli źródłem też miłości dla innych, źródłem dobra. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, niebezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Prośmy też o miłosierdzie dla nas nad naszymi grzechami. Ustajmy przed Bogiem, zanim Go przyjmiemy, że potrzebujemy też oczyszczenia. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Obdarz nas spokojem. Pokojem obdarz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta na rękę będzie udzielana przed ołtarzem, do ust przy ścianach bocznych. Chciał przyjąć mnie, ile czekałem, byś się odezwał, byś we ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywam. Wiem też dobrze, czemu płaczesz,
Znam też dobrze Twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem Cię. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, to dla Ciebie, bo Cię kocha. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Ja wiem, co chcesz mi powiedzieć, chociaż czasem nic nie mówisz. Wiem też dobrze to, co czujesz, choć tym ze mną się nie dzielisz. Przy Twym boku wciąż kroczyłem, w trudnych chwilach niosłem Ciebie. Wiedz, że robię to, bo jestem Twym najlepszym przyjacielem. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, to dla Ciebie, bo Cię kocha. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Daj nam tak gorliwie do niego dążyć, abyśmy je osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zapłać z Holi, chwalmy Pana na spontana za przygotowanie pieśni, poprowadzenie nas w tej drodze krzyżowej, tak aktualnej. W poniedziałek wspominaliśmy żołnierzy wyklętych, a dzisiaj mogliśmy przeżyć wraz z nimi, z ich wspomnieniami, tę drogę krzyżową. Niech ten wieczór będzie w ciszy. Zachęcamy do tego, żeby wyłączyć telewizor, może jakiś serial, co chcieliśmy oglądać, może komórkę, tak aby spróbować pomyśleć o tym, co Chrystus dla nas zrobił, o ludziach, którzy żyją wokół nas, którzy czynią dla nas dobro. Może tego nie widzimy, nie doceniamy, a może też pomyśleć, czy czasem my nie jesteśmy przyczyną czegoś bólu i cierpienia,
taki rachunek sumienia w tym wielkim poście sobie zrobić. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo na ten dobry, piątkowy wieczór. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. Chrystus, który umierając na krzyżu, wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Rozpięty na ramionach.